Siema, siema. Witam na moim kanale, z tej strony Harry, gramy w Grimdawn, kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj znowu jesteśmy w Sosnowym Gaju. Rozpoczynamy stąd naszą wyprawę. Rzucę sobie tylko skillę. Pod koniec poprzedniego odcinka wyczyściliśmy plecak, także nie muszę być w diabelskiej przełęczy. Tu mam dwa punkty do rozdysponowania, na razie sobie zostawimy. Za niedługo wpadnie 39 level. Jak widać, jesteśmy tutaj z tego względu, że tak, ostatnio oczyściliśmy ten teren tutaj i zmierzyliśmy się z hordą pająków. A dzisiaj mamy za zadanie ogarnąć ten teren tutaj. Musimy tę Mogarę znaleźć w skalistym pustkowiu. Mam nadzieję, że ona jest gdzieś tu prawdopodobnie. I to dzisiaj sobie ogarniemy. I zostanie jeszcze ten teren tutaj do sprawdzenia. Ale to chyba już zostawimy na następny odcinek. Tam będą troszeczkę trudniejsi przeciwnicy, także będzie ciekawiej. No ale na razie idziemy szukać Mogary w skalistym pustkowiu. Musimy niestety przebrnąć przez to miejsce tutaj jeszcze raz. Czyli pozabijać stwory, które już zabijaliśmy raz. Ale to tak na rozgrzewkę będzie akurat, jak znalazł. Troszeczkę sobie postrzelamy w nich, zobaczymy jak to nam będzie dzisiaj szło. No już jakieś śmieci wylatują. Oczywiście wbijemy 39 level. Sprawdzimy później naszą zbrojownię, czy możemy cokolwiek z niej użyć do założenia, bo nie pamiętam. Wiem, że dużo przedmiotów mamy na 40... O, rozwaliłem tu coś przez przypadek. Dużo przedmiotów mamy na... Tu są jeszcze stwory. Na 40 levelu do założenia. Znaczy do przejrzenia, czy będą warte założenia, bo tak naprawdę to nie wiadomo. Nie jestem przekonany. Ojej, w syfie jakimś stoimy. Was tu trzeba zabić. Okej. Zobaczmy jak to wygląda. Tutaj musimy przejść i tędy możemy już iść na tę stronę. Tutaj mamy o ten teren jeszcze niezbadany. Myślę. Może zanim pójdziemy tutaj, to zbadamy sobie ten teren tu i dopiero się cofniemy. Ja to chyba chciałem tak zrobić poprzednim razem. I zagalopowałem się za daleko. Ale dzisiaj już mamy jakiś cel konkretny. Także spróbujemy nie iść nigdzie daleko. Tutaj tą górą będziemy musieli przejść. Ale to troszeczkę później. Patrzcie panowie. Czyli musimy się trzymać tutaj lewej strony. Obadać sobie lewą stronę musimy w takim wypadku. Nie wiem, czy to jest rozbudowane, czy nie. Możliwe, że damy radę dotrzeć tam. Nie musimy tą kładką na górze iść. O, jak widać, tutaj też coś jest. O, ale was tu jest. To was troszeczkę zamrozimy i zanim dobiegniecie, to poginiecie. Albo ja zginę. Tu mamy totem na pewno, także tutaj będziemy mieć akcję, jakąś większą, grubszą. Ale tu mamy przejście, także chyba nie musimy iść górą. Pewnie i tak tam górą przejdziemy. Oj. Okej, pewnie i tak górą przejdziemy, jak będziemy wracać. Okej, a jeszcze bym chciał zobaczyć, co jest tutaj, także cofniemy się kawałek. Cofniemy się kawałeczek, o tu jakiś jeden zgubiony stwór chodzi. Żeby sobie cały teren tutaj wyczyścić. O, bo tu też jest jeszcze jakaś odnoga. Tu są te plugawe mantykory, także możliwe, że tą, którą szukamy, ona jest gdzieś tu. O, gin, paskudo. Dobra, tamtych zostawimy w spokoju. A no właśnie, tu jest cały teren jeszcze nieodkryty. Także nie zostawimy ich w spokoju, idziemy tędy. Tu jest jedna. A, jedna. Z jednej się trzy zrobiło nagle. Dobra, maść leczącą sobie oczywiście weźmiemy. Mamy sporo.
O, idziemy na jakąś pustynię. La 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 la, tutaj jest jakaś grubsza akcja. Oj, to mocno grubsza akcja. Proszę bardzo, patrzcie, jak mnie sponiewierali. Prawie zginąłem. Akcję witalną poprosimy. Życie sobie odnowimy. Idziemy dalej. Przegiąłem, ładując się w sam środek. Ktoś tam do mnie strzela dosyć mocno. W razie się jeszcze staram nie leczyć. Okej, tu jeszcze ktoś do mnie wali ze strzelby jakiejś. Już nie wali, bo nie żyje. Jest ich więcej, tutaj są kusznicy jacyś. Jeszcze ty. Dobra. Wyczyszczeni. No tutaj tak dosyć... dosyć groźnie się zrobiło. I jeszcze ty padniesz, okej, okay, bardzo ładnie. Tutaj chyba jest... No, chciałem powiedzieć, że koniec drogi, ale... ale to nieprawda. Ale to nieprawda, bo tu jednak... jest to dalej rozbudowane. No proszę państwa, proszę bardzo, jakie to jest duże. Czyli znowu nam zejdzie cały odcinek tutaj. No i nic, dobra, ogarniemy cały ten teren. No to do tych gospodarstw jeszcze... jeszcze pewnie nawet w następnym odcinku nie dojdziemy. Tylko będziemy musieli się tutaj... poniewierać po tych pustkowiach. A niby wyglądało, że to takie będzie małe i... W jednym odcinku chciałem to załatwić. Poziom wpadł, oczywiście widzę. 39 level właśnie nam wleciał. Miło. Coraz bliżej 50. Wydaje mi się, że jak gdzieś wyczytałem, że na 50 levelu zaczynają wpadać jakieś epickie przedmioty już. Także spoko. Czy tu coś jest? Nie, uzmysłowiłem sobie ostatnio, nie jestem przekonany, czy przedmioty między postaciami swoimi można przenosić w tej naszej skrzyneczce, czy każdy ma osobną skrzyneczkę, bo w sumie nie tworzyłem innej postaci, to nie wiem. Ciekawi mnie to z tego względu, że jeśli można przenosić, to... o, jest nasza Mantykora chyba od questa. Jeśli można przenosić, to będziemy tworzyć swoją zbrojownię z tych legendarnych, epickich przedmiotów, a jak nie można, no to bez sensu będzie. Będzie zbierać jakieś takie rzeczy, których i tak nie będziemy używać. Ale nie wiem. Tak, jest ta Mogara, najwyższa matrona. To jest gdzieś tutaj. Okej, okay, dobra. Spróbujmy ją tu ogarnąć, ale... ja bym chciał sobie wyczyścić teren, zanim do niej podejdę. No, już sobie naczyściłem teren, już przyleciał. Dobra, wycofujemy się. Chciał właśnie najpierw zabić tego. Ojej, biją nas mocno. Biją nas mocno, bardzo mocno. Jej się chyba nie da. Nie da zablokować. Dobra, będzie ciekawie, bo ona jest naprawdę groźna. Jeszcze pojawia się i znika. Oj. Niepotrzebnie tego skilla użyłem. Znaczy w mało odpowiednim momencie zrzuciłem sobie przez przypadek aurę. Dobra, muszę się wycofać. Trochę chaotycznie zacząłem grać. Jeszcze kawałek. Tutaj bijem ją. Nie da się jej zamrozić w żaden sposób. Dobra, wycofujemy się. Muszę czekać, aż miksturka nam się odnowi, żeby można było ją znowu bić.
troszkę za wcześnie ją zaczynam bić. O, i całe życie mi znika. Jak na granicy śmierci chodzę. Dobra, weźmiemy sobie, odnowimy całe życie. Jeszcze pouciekam chwilę, żeby mieć pełny pasek. O, i teraz. Teraz ją powinniśmy dobić do końca. Bardzo ładnie. O, były obrażenia od błyskawic. Proszę bardzo, zaraz zobaczymy, czy to możemy w ogóle założyć. Dobra, mamy zadanie zrobione. No nie, nie możemy tego założyć. 40 poziom, to sobie zostawimy. Mamy zadanie zrobione, także postawimy sobie szczelinę. Oddamy zadanie, bo nie wiadomo, czy nie mamy kolejnego jakiegoś tutaj jeszcze od tego kolesia. Zapytamy go. Pana Sosnowego Gaju. Aha, ja mam mapę w ogóle źle ustawioną. No właśnie, zawsze lubię na północ. Valar. Jak idzie polowanie? Mogara padła trupem. Imponujące. Ta bestia wykluczyła jednego z moich ludzi na tydzień. To są twoje monety zgodnie z obietnicą. A teraz, jeśli masz ochotę jeszcze popracować w roli łowcy, mam dla ciebie więcej pracy. Co jest do zrobienia? Sprawdziłaś się przeciwko Magorze. Mogarze, przepraszam. Muszę ci to przyznać, ale są tam jeszcze o wiele większe zagrożenia. Wielki pająk, którego rolnicy nazywają Ugo... A, zabiliśmy pająka już, tkającego zło w poprzednim odcinku. Ongoliax. Tkający zło ma swoje gniazdo gdzieś pośród zacienionego do rzecza na południe stąd. Jej pajęcze dzieci wyskakują z najmroczniejszych miejsc świata, aby terroryzować okolicznych ludzi i zbierać pożywienie dla swojej królowej. To musi się skończyć. Zniszcz pajęczą królową, a ja postaram się o wynagrodzenie w żelaznych monetach. No, my już ją zabiliśmy. Tkający zło już padł. Padła martwa z moich rąk. Jesteś efektywna, podoba mi się to. Byłabyś dobrym kompanem w elitarnym oddziale znaków śmierci, którym mam zaszczyt dowodzić. Mam tu dla ciebie trochę żelaznych monet, no i ostatnią misję, jeśli oczywiście jesteś zainteresowana. No, jestem. Krwioplujące bezlitoście. Bezlitoście. To podstępny drangul, który podburza okolicznych grobli. Co za język. Z tak potężnym przywódcą groble mogą stać się dla regionu poważnym zagrożeniem, którego nie można zignorować. Jeśli zabijesz tego stwora, wtedy groble zostaną rozbite i powrócą do swoich klanowych rodzin. Krwioplujące bezlitoście jest obwarowane w starym forcie na wschodzie, nazywanym fortem Satrapy. Zabij go, a wynagradzają cię pewną ilością rzadkich materiałów, które pozyskaliśmy podczas naszych polowań. Zabiję go. Dobra, wiemy, gdzie on jest. Nie wiem, czy pójdziemy go dzisiaj zabijać. Wiemy, gdzie on jest. On jest, proszę państwa. On siedzi gdzieś tu. Tu jest ten stary dworzyszcze, ale my tam nie idziemy. My na razie sobie zbadamy jeszcze teren tutaj. Bo nas tu nie było tak naprawdę wszędzie. I sobie pochodzimy troszkę tu, pójdziemy do góry. No tam będzie większe wyzwanie na pewno. I będzie ciężej zabić. Zabić te stwory. Zwłaszcza, że tam jest jakaś ta kraina taka, która... No, która jest ogólnie sama w sobie mocniejsza, także pewnie tam już padniemy. Tutaj jeszcze nam się udało przetrwać i nie umrzeć do tej pory ani razu. Do tej pory, powtarzam, bo to jeszcze nie koniec odcinka, także nie wiadomo, co nas tutaj czeka. Ale przewędrujemy tę krainę tutaj, zobaczymy, co tu jest. No i ten stwór tam będzie ostatni. A, pająka przez przypadek zabiliśmy, także dobrze jest. No, to był następny nasz quest. Jakbyśmy w poprzednim odcinku poszli tutaj, tędy najpierw, to, no to by się wszystko poukładało po kolei. A że ja jakoś tak od dziwnej strony zacząłem, standardowo. Czyli zapuściłem się za daleko. To przynajmniej jeden quest mamy z głowy. A pająk nie był prosty. Jak dobrze pamiętam, pająk wcale nie był prosty. Dobra, tutaj już tego terenu dużo nie zostało. Obstawiam, że tu nic nie ma. Obstawiam, że zostanie nam... przepraszam, zostanie nam ten totem tam do rozwalenia. I to wszystko tutaj. Cóż tu może być? Poza dużą ilością jakichś tam stworów. Niestety 40 levela raczej nie wbijemy dzisiaj. Chociaż może.
Chociaż może się uda. Jakby się udało, no to mamy w zbrojowni dużo rzeczy do poprzeglądania. No i możemy... Dobrze by było na przykład wbić 40 level. Ojej, dobra, tylko nie dajmy się zabić. Dobrze by było wbić 40 level przed pójściem tam, to zawsze byśmy byli mocniejsi. Troszeczkę ulepszyć drzewko, skilli i jeszcze na dodatek sobie wziąć jakieś mocniejsze przedmioty, jeśli mamy jakieś, nie, jako takie. Zostało ponad pół levela. Problem jest taki, że tu już nie ma żadnych questów do zrobienia, także z questów nam nie wpadnie na pewno, by trzeba było tylko ze stworów wbijać level. Zobaczymy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać, jak wyczyścimy tę krainę tutaj. Bo tutaj już jest wszystko. Okej, mogę jeszcze zobaczyć, co jest tu. Tu nie ma nic. O, jeszcze ktoś tutaj podbiegł. Biegam z mapą włączoną. No i dobra, idziemy tutaj górę jeszcze ogarnąć. Tam będzie totem, także totem też rozwalimy. A przynajmniej postaramy się. O, jest jakiś miniboss. Zablokujmy sobie go troszeczkę. Czyż długo nie był zamroczony. Ale jest okej. Dobra, czy z niego coś wypadło? Czy z niego coś wypadło? No nie, chyba nic nie wypadło z niego ciekawego. Co to jest? Nie chcę tego chyba. Tak jakoś sobie popatrzyłem i wydaje mi się, że raczej tego nie chcę. Dobra, musimy wyczyścić tutaj teren cały przed totemem oczywiście, żeby było łatwiej. Żeby było gdzie uciekać przede wszystkim. Jest jeszcze jedna. Mantykora. Tutaj jest jakaś ścieżka, ale ta ścieżka już nie prowadzi nigdzie w konkretne miejsce. Wracamy z powrotem. Jest jeszcze przeciwnik jakiś, bardzo ładnie, kolejny, jest ich tutaj jeszcze trochę, ale chyba za mało, żeby na level. Chyba na level za mało. Dobra, mamy totem. Mamy totem, zanim go odpalę, to sobie zwiedzę o krainę tutaj. Żeby się nie zdziwić, jak będę uciekał. Bardzo ładnie. No i tu już nic nie ma więcej. I tutaj jest sosnowy gaj. Wracamy do sosnowego gaju. Tu jest jeszcze jakiś skarb. Mógłby być, ale nie ma oczywiście. O, a za to tu jest skrzyneczka, proszę bardzo. No, czemu nie mogę tego trafić? Racje żywnościowe, tutaj jakieś przedmioty też są. No i okej, ogarnęliśmy cały teren. Tu nie byliśmy, w tym miejscu. Możemy tam się przebiec. O, tu jest jeszcze coś. Tutaj raczej nic nie ma, może jeszcze jacyś przeciwnicy się znajdą, o stylu tych na przykład. Zginęli szybko i bezproblemowo. Dobra, mamy cały teren, możemy totem rozwalić. No i co, do levela zostało połowę jeszcze. Tu się chyba, o, tędy się chyba dało przejść właśnie. Do levela zostało jeszcze połowę. Także dosyć dużo. Gotowi jesteśmy? Chyba jesteśmy gotowi. Postawię sobie szczelinę gdzieś tutaj, bo nie pamiętam, gdzie stawiałem. Postawię sobie ją gdzieś tutaj dalej. O, w razie gdybyśmy padli, bo może być tak, że pogubię się i... Pogubię się i będzie problem. Właśnie, bo jest ich tutaj sporo. Jeden zginął. Drugi
opadł. Idziemy teraz z nimi. A, nie jest prosto. Ptaszysko zamroczone. Niestety. Tylko ptaszysko jest zamroczone. Chodzą za mną cali. Cały czas wszyscy. Oj, ale mnie stuknął trochę mocno. Niestety nie jestem w stanie wszystkich naraz złapać. Przynajmniej to latadło. O, właśnie tak chciałem, bardzo ładnie. Proszę tutaj stać ładnie. Nie dam się tak trafić. Dobra, kolejny zginął, jeszcze jeden. Przed tym już uciekać nie będziemy. Bardzo ładnie. Niestety dalej to jest za mało, żeby wpadł 40 level. Okej, tu sobie pozbieramy, tu jakiś młotek wypadł. Młotek nas oczywiście nie interesuje w żaden sposób. Tutaj te ubrania też jakoś nas nie bardzo obchodzą. A tu jeszcze zostali jacyś, już tacy zwykli. Tacy zwykli jeszcze zostali, że jeszcze z to temu coś tam wypadnie ciekawego. Miejmy nadzieję, że ciekawego. Ten jest mocny. I nie da się go, nie da się go zamrozić w żaden sposób. Znak jęczącej śmierci. Medal. Zaraz oglądniemy. Dużo żelaznych rzeczy, chciałem powiedzieć. Dużo zielonych rzeczy. Okej, okay, ogarnęliśmy sobie totem. Znak. To jest to. Znaczy znak jęczącej śmierci. Obrażenia od zimna, od odmrożenia, od rozkładu. Jak to wygląda? Oj, trucizna spada. No nie chcę tego. No dobra, ogarnęliśmy. Gdzieś tu postawiłem sobie szczelinę, tak? Gdzie ona jest? Tu jest. No, to są z nowego gaju z powrotem. No mamy jeszcze trochę czasu. Halo, nie tu chciałem. Tu chciałem, pomyliłem się. Pomyliłem się, nie ten portal. Nie ten portal. Mamy jeszcze trochę czasu. Tylko, że żeby tu się udać, to musimy całą tę drogę tutaj przebiec. No ale dobra. Dużo stworów na tej drodze zostało pokonanych. Przebiegniemy, zobaczymy. Jak się uda ogarnąć to w tym odcinku, no to spoko. Jak się nie uda ogarnąć w tym odcinku, to może 40 level wbijemy i zrobimy podejście w następnym odcinku tam do tego, do tej miejscówki mocnej. Zobaczymy. Chyba drogi pomyliłem. No oczywiście, bo jakby było inaczej. Mogłoby się w sumie jasno zrobić. W nocy biegać jest nieprzyjemnie. Mam nadzieję, że zanim tam dobiegniemy, to właśnie wbiję level, albo będę bardzo blisko wbicia levela. Bo tu musimy trochę tego terenu wyczyścić, a jednocześnie... I jednocześnie właśnie pobijamy punktów trochę. Bardzo ładnie. Wiem, że punkty mam jeszcze do spawnowania, bo z poprzedniego levela myślę, że jest chyba 4 aż. Ale to jeszcze sobie odpuszczę. Poczekamy, aż padnie 40. Postać sobie ulepszymy wtedy. No właśnie, tutaj to jest rzut beretem tak naprawdę. Tylko, że trzeba ich czyścić za każdym razem, no bo są. Jestem jacyś wymagający, także to jest szybka akcja, no ale jednak mimo wszystko... Tędy i tu do góry, dobra, mimo wszystko trzeba ich zabijać. Bo się respią, ten będzie troszeczkę mocniejszy, da się go zamrozić, także... Już po sprawie.
To była oczywiście jaskinia. Jaskinia już tym razem nas w ogóle nie interesuje. Byliśmy tam, także nie idziemy drugi raz, bo nie mam takiej potrzeby żadnej. Pająk się oczywiście pewnie zrespił w jaskini, raczej na pewno. Ale nie będziemy go już zabijać więcej. Wystarczy raz. Nie był prosty. Tutaj jest jakiś bałagan, oni gdzieś tam siedzą. Chodźcie, panowie, tutaj. Ty też schowałeś się gdzieś tu za kamienia i cwaniakujesz. Dobra, jesteśmy w forcie Satrapy, tu gdzie chcieliśmy być. I teraz tak, mamy opcję iść tu do góry. Pójdziemy do góry. Zobaczymy ten fort Satrapy u góry, jak to wygląda, bo tam jest jeszcze na dole ta dodatkowa kraina. Tak mi się wydaje, że to jest tak podzielone. I tam są te mocniejsze stwory. Tutaj w tym forcie Satrapy powinien być ten koleś od questa. Okej, tu się dużo działo. I to wygląda tak, że chcielibyśmy wejść tu do środka. Dobra, tak zrobimy. Tak zrobimy, zobaczymy co tu jest. Dzień dobry. Poziom poświęcenia znak asasyna wpadł na 8 poziom w tym momencie. Kapliczkę tutaj widzę. Nie wiem, czy ta kaplica to jest taka, gdzie jak nacisnę, te stwory wychodzą, czy nie. Dobra, ale zanim to zrobimy, zanim się o tym przekonamy, o, to ja sobie tutaj popatrzę, co jest. Może boss będzie jednak na dole. Nie tutaj. No dobra, zobaczmy, a tu jest jeszcze jakiś nagrobek. Ku pamięci Gogo chaotycznego melona, poległego w służbie Kain. A te nagrobki, a nie, to tylko jeden nagrobek jest, ale nie mogę go zniszczyć. Dobra, jeden jest nagrobek, który jest w ogóle jakiś tam interaktywny, ale nie mogę go zniszczyć. Dobra, zobaczmy co jest tutaj. No dobra, tutaj ofiary tylko złożyliśmy i nic się nie wydarzyło. Gitara, możemy teraz jakoś tu spróbować na górę. A nie, na górę się nie da wejść, bo tu jest przerwane. Okej. No, wejdziemy to dookoła. Halo, chodź tutaj. Okej, to też ładnie poszło. Skrzyneczka. W skrzyneczce maść. Tutaj dół, a później tędy. To całe sobie tu obejdziemy. No i zostanie ta wąska ścieżka na dole. Gdzie pójdziemy na sam koniec. Może się to uda dzisiaj ogarnąć. Czy tu coś jest? Racje żywnościowe możemy wziąć. Jeszcze wy, chodźcie. Bardzo ładnie, tu nie ma przejścia. No właśnie, i tutaj ta droga prowadzi tu, ale my na razie jeszcze nie zejdziemy na dół, tylko pójdziemy tu do góry, zobaczymy co jest tutaj. Zobaczymy jak to wygląda tu, bo tu jest nawet przejście. O, proszę bardzo, dalej. Tutaj przejścia nie ma, ale tu jest jeszcze jakieś przejście. O, tu jest dużo stworów i oczywiście wlazłem sam w środek. Się zagapiłem. Macie bombkę, żebyście się rozeszli. Dawno bombki nie rzucałem. Teraz sobie uświadomiłem właśnie, że dawno z tego nie korzystałem. Niebezpieczne włości. Tu już wchodzimy na te niebezpieczne włości. Dobra, a jeszcze nie chcę na nie wchodzić. Jeszcze chcę ogarnąć sobie teren tutaj. Chcę się trzymać od tych niebezpiecznych włości jak najdalej. Dobra, ale tu... A jak tu możemy wejść? Ja bym chciał tam na górę się dostać. Aha, tędy. Tędy, dobra. O, ja chciałem tutaj jeszcze wejść. Bardzo, bardzo ładnie. Chciałem jeszcze tutaj właśnie zobaczyć, bo te niebezpieczne włości to nie jest ten fort Satrapy. Tylko tam będą te mocne stwory. A fort Satrapy z bossem powinien być gdzieś tutaj.
zrobimy w taki sposób. Macie bombkę w sumie, idźcie w cholerę. Jakoś tak nie mogę ich tutaj rozwalić. Z tyłu do mnie strzelają. Ci się leczą w jakiś dziwny sposób. Ktoś ich może leczy. Widzicie? Nie mogę ich zabić. Dobra, to chodźcie tutaj. Który was leczy i dlaczego? Może ty? O, może ten ich leczył. Tam z tyłu był jakiś taki wyglądający na jakiegoś szamana dziwnego. Dobra. Są te groble, które mamy rozwalać, czyli ten krwioplujące bezlitości, czy cokolwiek to jest. To będzie tu... Oj. O, zabili mnie. Zagapiłem się. Ale jaja. Oj, muszę przebiec taki kawał, bo nie postawiłem oczywiście sobie szczeliny tam, no bo po co? Ale jaja. Dobra, no to cóż, musimy się przebiec tam na szybko. No tak, o szczelinie to nie pomyślałem już totalnie. Nie sądziłem, że padnę w taki bezsensowny sposób, bo to naprawdę bezsensowny sposób. Mówię, zagapiłem się. Ale dobra, mówiłem, że nie padliśmy już dawno, czy nie mówiłem? Nie mówiłem, to właśnie mówię, że nie padliśmy dawno, ale to już jest nieaktualne, bo oczywiście umarłem. To na szczęście nie ma nic, co by nam już w tym momencie zagrażało. Musimy tylko jakoś tak na szybko tędy przebiec. No, zagapiłem się. Zanim zdążyłem nacisnąć miksturkę leczącą, no to już było. Już było po sprawie. Muszę pamiętać, żeby odebrać swój nagrobek, który tam sobie leży. Bo punkciki oczywiście się przydadzą jak najbardziej. No, tutaj mówię, jak idę tą drogą, którą już przeszliśmy, to tu nie ma i tak przeciwników, także spoko jest. Ale że nie zapomniałem postawić w ogóle szczelinę, to wstyd. To wstyd, bo powinienem pamiętać. Co jak co, ale o szczelinie trzeba pamiętać. Grób gracza, no tak. O, jeszcze biegnie jaki za mną. Grób gracza jest nasz tutaj. No właśnie, jakoś tak chciałem wejść na górę i jakoś tak z rozpędu jak najszybciej, żeby wbiec tam. A zapomniałem totalnie o tym, że... Teraz już nie zapomnę, że przydałaby się... O, gdzieś tutaj szczelina. No dobra, aha, rzućmy sobie może nasze wszystkie możliwe skille. No i robimy podejście numer 2, tylko najpierw nagrobek, poproszę nagrobek. Zawsze to trochę... Ten ich leczy, o to, ten szaman dziwny. Dobra, no i teraz pogadajmy, panowie. Panie, ciebie się nie da zamrozić, ty mnie zabiłeś. Odwet został uczyniony. Okej, okay. No cóż, tak to było. Tam na górze jacyś chodzą. A jak oni tam chodzą, to znaczy, że tam jest jakieś dojście gdzieś. Chodzisz na górę, chodź. Stoicie gdzieś tam, nie wiadomo gdzie. Tu jest wejście na górę. Mogę te totemy rozwalać. Jeden mogę rozwalić. Czy tu jest zejście na dół? Jest tu zejście na dół, tylko że... Chciałem zobaczyć, co tu możemy zrobić. Tutaj przejdziemy tędy jeszcze. Dobra, jest szaman. Jest szamana, to oznacza, że trzeba go jako pierwszego tutaj gdzieś pokonać. On tam z tyłu chyba chodzi. Tu jest. Tu jesteś koleś, tak? Proszę bardzo. Gitara. Teraz będę mądrzejszy. Czy to nas nie uchroni przed śmiercią? Tego nie wiem. O, tu kolesie jacyś. Tacy normalni ludzie. Gang Gronleya. Skąd on się tu wziął? Wy co tu robicie, panowie? Was to już dawno nie powinno być. Dobra, i tu są niebezpieczne włości. Na razie na te niebezpieczne włości wchodzić nie będziemy. Nie zamierzam. To i tak pewnie zostawię sobie na następny odcinek, bo jeszcze ten fort jest nieogarnięty. Nie wiem, czy ten boss naprawdę jest tutaj w forcie.
Może jest w tych włościach. Tam na pewno jest jakiś boss. Ale to jeszcze do niego dojdziemy. Tu da się przejść. Dobra, tu do nas jeszcze walą z jakiejś armaty. Bardzo chciałem tutaj ten 40 level wbić, ale wydaje mi się, że może się nam to nie udać. Znaczy, jeśli będzie ten boss tutaj, znaczy ten od questa, władca grobli, no to pewnie jak oddamy questa, to i level wpadnie, ale... Ale musi być ten koleś tu. Macie bombkę, idźcie gdzieś. Oho, za dużo was. Do mnie strzelają, ale nie wiem jak. Dlaczego? Znaczy, dlaczego to wiem, tylko nie wiem którędy. O. Poginęli. Dobra, jak to tu wygląda, panowie i panie? Tu możemy przejść i tu możemy przejść. Dobra, to przejdźmy tędy. I tu jest... Aha, tu przejście... Tu jest przejście, ale przejścia nie... A, czyli przejście było dołem. Dobra, już widzę wszystko. Przejście było dołem, ale my przejdziemy jeszcze tu, zobaczymy jak to wygląda. Jak już jesteśmy na murach, to przejdziemy murami dookoła. A tam dołem jest przejście dalej. Okej, mniej więcej wiadomo o co chodzi. Mniej więcej wiadomo o co tu chodzi. Gdzie mnie tymi fireballami tu, panowie? O, i znowu się zagapiłem. A ten bije mocno skubany. Znowu się zagapiłem, tym razem na szczęście. Nie na tyle, żeby mnie zabiło. Tutaj mamy dużo rzeczy. Tam się coś wyświetliło, że skrzynia ze skarbami. Zaraz zobaczymy, bo chyba przerwałem. Bo to trzeba użyć dynamitu, to proszę bardzo. Mamy dynamit. Znak udręczonych kłamstw. Proszę bardzo, jakiś medal od kwasów nas tam chroni. Teraz tędy. Czy ja powinienem się leczyć? Zastanawiam się nad naciśnięciem miksturki. Później się może okazać jednak za późno. Dobra, tu mamy zejście na dół. Aha, w ten sposób. A to chyba od drugiej strony tu dojdziemy. No dobra, jakoś tak to wygląda. Tu jest jeszcze jakieś schody na dół. Nie wiem, co one oznaczają. O, tak to wygląda. No dobra. Nie o to mi chodziło, żeby tutaj jeszcze gdzieś na dół schodzić, ale jak już tu jesteśmy... Życie, potrzebujemy życia, bardzo ładnie. Teraz was tutaj od tej strony podejdziemy. Dobra, ten satrapa będzie siedział tutaj w środku pewnie. Nie zbadaliśmy tego, ale tutaj obstawiam, że to jest przejście... A, rzućmy okiem. Zanim zejdziemy na dół, możemy przejść tędy. To wtedy będzie cała mapa odkryta. No chodźcie. Jacyś siedzą gdzieś, tylko właśnie słabo widać. Okej. Okay. To jest jakiś grobowiec. Hallo. Imperialne obwieszczenie, coś do poczytania. No i tutaj byśmy dotarli z powrotem, tak jest. Czyli tylko te włości tu zostają. Dobra, to schodzimy na dół. Zejdziemy na dół, zobaczymy co nas tutaj czeka. Mam nadzieję, że nic strasznego. Aha, tu jest druga część tych... Tu są też te niebezpieczne włości. Nie wiem jak to jest rozbudowane. Dobra, odpuścimy sobie to dzisiaj. Odpuścimy sobie to dzisiaj z tej przyczyny, że... Albo mamy jeszcze chwilę. Mamy jeszcze chwilę, to jeszcze zejdźmy.
że nie wiem, jak to jest rozbudowane. Nie chcę się zapędzić tutaj za mocno. Gdzie bombka? O nie, trafiłem tą bombką, Niko. Dobra. Zdecydowanie za dużo tu jest. No więcej was nie było, ale... Nie wiem, w kogo trafiam, w kogo nie. Zblokowali mi się tu w drzwiach, tak w miarę kulturalnie wszyscy. Ale nie wiem na jak długo. No właśnie, już mi się życie kończy. Zablokowałem się. Zginę zaraz, bo się zablokowałem. No, zablokowałem się. Kurde. Ajajajajaj. No dobra, mamy przynajmniej gdzieś tutaj niedaleko naszą szczelinę rozstawioną. No tam będzie ciekawie, tam będzie na pewno ciekawie. Bo tu się dużo dzieje. A to teraz przejdźmy sobie. No właśnie, tu możemy centralnie prosto dołem przejść. Nie musimy nigdzie jakoś biegać za bardzo. Tu coś jest. Maść lecząca, weźmiemy. To będzie ciekawie, bo tu już te stwory są mocniejsze. Przydałoby się nagrobek odzyskać. Dałoby się odzyskać nagrobek. Nie dać zabić. I tutaj schemat oko. Tutaj wyniszczyłem bardzo wielu. Pozabijałem. Co to daje? Wzmocnione. Potwory mają zwiększoną poziom życia, ale zmniejszoną regenerację zdrowia. Okej, mają trochę więcej życia. No niech będzie. Czyli życia mają więcej. Ich jest w ogóle tutaj jakoś strasznie dużo. Tu są pułapki. Ty, halo. Dobra, jak już tu jesteśmy, sobie może naszą szczelinę postawię tutaj, żeby nie biegać za każdym razem. Bo obstawiam, że to nie pierwszy raz, który tutaj zginąłem, nie ostatni. Znaczy, może nie tak, pierwszy raz tu zginąłem, ale nie ostatni. Raczej mi się wydaje. Nie wiadomo, jak to jest duże. Ile to ma poziomów? Tutaj są jakieś pułapki. Czy my tędy możemy przebiec? Chyba możemy. Możemy, tylko nie wolno się zatrzymywać. Jedną jeszcze. Z tyłu nas tu podeszli, ale zginął, dobra. Jakoś dziwnie stanął. Właśnie. Czy ja dziwnie stanąłem, ale dzięki temu nie strzelają do mnie. O, to już się zmieniło. No to jest mocno rozbudowane. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że się tutaj władowałem dzisiaj. Tędy przejść nie mogę. Dać bombkę. Czyli boss będzie miał więcej życia. To nie jest jakiś tam straszna rzecz. Po prostu dłużej będę musiał do niego strzelać. Dobrze, że nie zadają jakichś dodatkowych obrażeń. Na przykład od czegoś tam było tak, że od trucizny zadawali. Także to nie jest jakieś takie strasznie przerażające dla mnie. Ale jakby nie było, jakieś tam utrudnienie będzie. Giniesz, gin. Te wąskie korytarze nam ułatwiają życie tak naprawdę, bo oni blokują się tutaj wszyscy.
biegną wszyscy naraz na nas. Nie są w stanie nas otoczyć za mocno. Jak to tu wygląda? Idziemy tędy. Tu nie byliśmy, dobra. Mam nadzieję, że to jest jednopoziomowe, chociaż coś jest już na górę. Jakieś schody na górę już tam są. Jest pułapka, żebym nie przegapił. To jeszcze ty. Tędy tu mamy przejść. Tu jest jakiś duży koleś. No, drugi duży. To ci zadają takie dosyć duże obrażenia tymi uderzeniami swoimi. Gitara. Już tu biegniecie tędy. Dobra, chodźcie wszyscy. Okej, teraz wy z tej strony, skoro już tu biegniecie. Zamrożenie jeszcze troszeczkę. Wy macie bombkę, żebyście sobie poszli gdzieś na razie, nie zawracali mi gitary. Teraz wy. Bardzo ładnie. Wyszło całkiem sprawnie. Tu jest jakaś skrzyneczka. Oj, kurde, tych kolców nie widziałem. Znaczy, nie zwróciłem uwagi w ogóle. Zanim wyjdą, to może zginą. Może ich pozabijam wszystkich, zanim w ogóle wyjdą stamtąd. Okej, tym razem w pułapkę się nie władowałem już. Pewnie i tak przegapię jeszcze któreś te kolce. Tędy, tu się nie da przejść. Tu jakiś jeden został. A tu jest pułapka. Bardzo ładnie. Chodźcie, chodźcie, bo nie chciałbym tam się zatrzymać na niej. No właśnie, w taki sposób chciałem to zrobić. No dobra, jak to wygląda? Wygląda to tak, że nie ogarnęliśmy tej strony, ale to na razie sobie zostawimy. Idziemy tu do góry. Wygląda to wszystko na to, że to jest dosyć mocno rozbudowane, oczywiście standardowo. Znowu się władowałem tutaj niepotrzebnie. Bo w tym odcinku raczej nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Wbije 40 level, no nie wiem, może tu wrócimy. Chodźcie. Jak wbije 40, to może tu jeszcze raz wrócimy. Jeszcze raz te wszystkie stwory będzie trzeba pokonać, ale... Jest jeszcze opcja, że możemy ich obiec dookoła i nie musimy tutaj wcale ich pokonywać. Ten mi zada obrażenia oczywiście. Zamrożę go, także łatwiej będzie go zabić. Teraz wy tam gincie wszyscy, którzy tam siedzicie i do mnie strzelacie. Bo znowu miał wyjść krótki odcinek i znowu wyjdzie długi. Oj, łapka była. Aha, i tu było zejście od tej strony. Tego, co tu nie zbadaliśmy. Dobra. Zobaczmy, jak to wyglądało z tej strony. Tutaj szybko przez te kolce złom. To nie do końca tak jest. To było przejście, ale tutaj nie możemy przejść. Dobra. To idziemy do góry. Dużo was. Zdecydowanie was za dużo. Z każdej strony biegniecie, tak? Nieładnie tak. Troszeczkę was tutaj przystopujemy. Mówię, na szczęście stoją w przejściu i próbują do nas strzelać, a nie zawsze im to wychodzi. A to nam akurat na rękę. Tu jest jakieś przejście tędy. Tam nie byliśmy na dole. Bo to jest ten teren tutaj. No tam nic nie ma.
stwory, tylko są skrzynkę jakąś jedną widziałem. To nic jakoś wartościowego mocno. Jeśli tu jest drugi poziom, to go sobie zostawimy na następny odcinek już. Jakoś dziwnie tutaj przeszliśmy. Tu chyba tędy będzie trzeba iść. Dobra, musimy się cofnąć. Tak jest, tędy musimy wejść. Chciałem go rozwalić, zanim do nas dotrze. Otarł niestety, ale zginął też. Wycofajmy się. Zamrozimy przynajmniej tego. Ja to postawię sobie szczelinę tu na wszelki wypadek. Zapominam o tej szczelinie, a później biegam bez sensu. Dobra, teraz wy. Jeszcze ty tu się wychylasz. Chodź, chodź. Bardzo ładnie. I ty też. Ok, przechodzimy szybko. Tu jest jakiś dziennik księcia Kawanila. Weźmiemy. Będzie do poczytania. To wszystko stąd zabieramy. Zmienimy się kawałeczek. No chodźcie panowie, wychodźcie. I bardzo ładnie. Ktoś tu został jeszcze? Jeszcze jakiś jeden niedobitek jest, który... No, więcej jest. Czasami i mnie to przeszkadza tutaj, bo jak widać nie mogę... Nie mogę się za bardzo wbić tu. Dobra, tu nie ma nic. Możliwe, że te włościa, że ten boss jest nie tutaj ogólnie rzecz biorąc, jeśli tu nie ma zejścia niżej. A wychodzi na to, tu jest jakiś boss, ale to nie jest ten, którego my szukamy. O kurczę, dobra, ruszyli się tamci, a to niedobrze, bo tam jest ten boss. On będzie biegł, tu do nas już biegnie. Żebyście się zajęli czymś mniej ważnym niż ja. Dobra, przybiegł. Teraz ciebie tu spróbujemy ogarnąć. Da się ciebie zamrozić? A, chyba się nawet dało. Dobra, mamy 40 poziom. To co chcieliśmy osiągnąć, to osiągnęliśmy. Dobrze jest. Bonus do reputacji wpadł. Ok, tutaj szmaragdy. I tu jest dynamit. O, jeden koleś się uchował akurat. No nie, tylko jeden. Dynamit zabieramy. Jak to tu wygląda? Tu nie ma nic. Tu jest jeszcze miejsce. I kwestia jest taka, czy tam jest przejście jakieś dalej. Możliwe, że... Tam nie dokończyłem. Że tutaj nie ma bossa, że boss jest dopiero... na tych włościach, ale gdzieś tam na tym odkrytym, w tym odkrytym terenie, tam dalej. A tutaj jest po prostu tylko jakieś takie... Jakieś tylko takie podziemne... Podziemne komnaty. Dziwne. Jaskinie. Znaczy to nawet nie jaskinie, bo to jest wydrążone w skale jakieś takie właśnie komnaty. Chyba, że on tu gdzieś jest. Nie, no nie mam. Tutaj się kończą te pomieszczenia. Albo i nie. Albo i się nie kończą. Nie kończą się. Dobra, idziemy dalej. Oho, tak. Bardzo mądrze stanąłem na samym środku. Bardzo mądrze to zrobiłem. Tu są skrzynie ze skarbami. Zostawmy sobie szczelinę.
jest wyjście. Okej, okay, zobaczymy, gdzie to wyjście nas doprowadzi. Macie bombkę. Nie wiem, komu ją rzuciłem, bo najpierw ich pozabijałem, a później im bombę rzuciłem. Także raczej nie skorzystali z niej. Co tu jest? Jest jakieś zejście. Aha, tu jest tylko skarb, dobra. Wydaje się, czego nie sprawdziliśmy tu, ale mówię, tam nic nie było ciekawego, także i tak nie szkoda mi tego, że tam nie byłem. Chcę zobaczyć, co, gdzie tędy się wychodzi. Racje żywnościowe weźmiemy. Czy tu się da jakoś przejść koło was? Nie, a tu jest skrzyneczka. Okej. No to w takim wypadku jeszcze tu są. Kraty się zamknęły za nami. To niedobrze. A to niedobrze, jak się jakaś krata zamknęła, bo to znaczy, że nie można uciec z niej. Znaczy, wyjście mamy koło siebie, ale gdzie ono prowadzi, to tego nie wiem jeszcze. Czy ty do mnie strzelasz? Strzelasz do mnie. Jest boss. Jest boss, on jest tutaj. Dobra, o i biegnie. Dzień dobry, panie boss. Nie wiem, co ty robisz, ale robisz coś niefajnego ze mną. Ojej. Kurde, wlazłem w jakąś dziwne miejsce. Polce raczej im nic nie robią. Nie wygląda, jakby mu te kolce przeszkadzały w jakikolwiek sposób. Bardziej mnie one przeszkadzają niż jemu. Czekamy. Czy ja mogę go zamrozić? Nie mogę go zamrozić. Bossy raczej rzadko się dają zamrozić. O kurde, dostaliśmy strzała. Dobra, uciekamy. Uciekamy, mówię. Od niego jak najdalej. No, znowu dostaliśmy strzała. Może mnie zabić. Oj, zwłaszcza jak tak będę stawał. Bez sensu. O kurde. Halo. Cofajmy się troszeczkę. Znowu stoję w jakiejś... Damy radę. Dobra, rozwaliliśmy go. Bardzo ładnie. Zbieramy wszystko. To jest do pozbierania. No i cóż, ogarnęliśmy teren, temat tutaj. Zostawił nam jakieś jeszcze skarby. Obręcz, bardzo ładnie. Sporo tego tu jest, nie wiem, czy mamy tyle miejsca w plecaku. Pozbieraliśmy wszystko, także dobrze jest. Tu już więcej nic nie ma. Możemy stąd sobie pójść. Zobaczmy, gdzie prowadzi to wyjście. Wyjście do fortu. Nie wiem, czy to w tym samym miejscu, czy w jakimś innym się pojawimy. O, o.
Aha, pojawiliśmy się na tym mostku tutaj. No dobra, ten teren tutaj jest niezwiedzony. Będzie trzeba się do niego jeszcze przebiec raz. Ale momentu nie będziemy się z tymi awanturować za bardzo, tylko przenosimy się od razu tu. No właśnie, żeby się nie dać zabić. On tu ma questa dla nas do oddania. I my tu, no ten fragment tu jest do przejścia, zobaczenia co tu jest tak naprawdę. Pewnie nie ma nic ciekawego, ale można będzie się przebiec jeszcze w następnym odcinku. Ogarnąć sobie, zobaczyć, żeby cała mapa była odkryta i będą gospodarstwa już. Ale najpierw porozmawiajmy jeszcze z tym. Jak idzie walka z krwioplującym bezlitościem? Nie był łatwo, ale Dragul padł martwy. Jesteś brutalną i skuteczną wojowniczką. Nie chciałbym trafić na ciebie na polu bitwy. Cieszę się, że pozostajesz po naszej stronie. Możesz być pewna, że umieszczę cię w moim raporcie do kapitan Sommer w gospodarstwie. Bywaj. Dziękuję. Starożytne serce. Okej, okay, dostaliśmy dużo skarbów. Mamy w ogóle całe plecaki i to wszystko jest do posprzątania w następnym schemat oko. W następnym odcinku to wszystko mamy do posprzątania, poczytania. Zostajemy tutaj oczywiście. W następnym odcinku tak. W następnym odcinku, no oczywiście, czyścimy plecak, rozdysponowujemy punkty, zaglądamy do naszych skarbów w skrzyni, żeby zobaczyć, czy na 40 levelu możemy coś sobie założyć ciekawego. Na szybko prawdopodobnie przebiegniemy się jeszcze tutaj, żeby odkryć ten teren, żeby zobaczyć, co tutaj jest tak naprawdę. Ja nie sądzę, żeby nam tu zagrażało jakieś większe niebezpieczeństwo, biorąc pod uwagę. Może jest jakiś boss jeszcze tutaj gdzieś. Taki normalny. Zabiliśmy tego tutaj, także dobrze poszliśmy, że poszliśmy tędy. To sobie zwiedzimy, no i później już gospodarstwa nam zostają. I wszystko, co się będzie działo tutaj. Dobra, ale na dzisiaj to tyle, bo znowu wyszedł odcinek troszeczkę długi. Także na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, dzięki za wszystkie lajki i komentarze. I do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.